Sponsorem głównym klubu jest firma Polagis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Przed spotkaniem z Ruchem Radzionku wszyscy wiedzieliśmy, że nie będzie to spotkanie łatwe. Spodziewaliśmy się trudnego pojedynku, jeżeli nie najtrudniejszego w tym sezonie, jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe. Ruch wiosną prezentuje się znakomicie i fantastycznie spisuje się na własnym stadionie, gdzie na 6 rozegranych spotkań wygrał aż 5. Znakomita atmosfera na trybunach, zarówno jeżeli chodzi o kibiców Ruchu Radzionków, a także tradycyjnie już oczywiście Podlesianki i Katowice. Prawdziwa reklama czwartej ligi, a my zobaczmy składy obu drużyn na ten pojedynek. Ruch Radzionków: Strzelczyk, Kotwinowski, Ćwieląg, Harmata, Kwaśniewski, Sadlak, Matysek, Kowalski, Gwiaździński, Zalewski i Turczyn. Trenerem gospodarzy jest Marcin Czcionka. Podlesianka: Katowice, Tomanek, Rzemła, Kopeć, Renner, Winiarczyk, Wacławski, Niesyto, Rosiński, Grzeszczyk, Kurosz i Jarnot. Trenerem Podlesianki oczywiście Dawid Bremer. Tego dnia słońce bardzo mocno ogrzało w Radzionkowie. No i tak gorąca sztuczna murawa na pewno nie ułatwiała gry zawodnikom. Pierwsza minuta tego meczu. Piłkę mają pod nogami gospodarza, ale tracą futbolówki. Niestety do Rzemły jest tutaj Jacek Jarnot. Łukasz Grzeszczyk, dobry przerzut na lewą stronę boiska do Mariusza Kurosza. Kurosz rozejrzał się i posłał piłkę zwrotną do Grzeszczyka. Ciężar gry przeniesiony na prawą stronę boiska. Tu jest Niesyto, Rzemła. Ponownie Maciej Niesyto. Dośrodkowanie w pole karne. Tam najsprytniejszy jest Mariusz Kurosz, który błyskawicznie wyprowadza Podlesiankę na prowadzenie. Fantastyczny początek ekipy prowadzonej przez Dawida Bremera. A Mariusz Kurosz strzela swoją drugą bramkę w tym sezonie. Bo kapitalnie uprzedził swoich rywali pomocnik z Mołdawii. No i wpakował piłkę do bramki obok bezradnego Rafała Strzelczyka. W 21 minucie odpowiadają gospodarze. Ładna teraz akcja rozegrana przez Cidry. Piłka na 20 metrze strzela Marcin Kowalski. Z małymi problemami, ale wyłapuje to ostatecznie Artur Tomanek. A pod drugą bramką dośrodkowanie Grzeszczyka strąca. Wacławski jest z Jarnot. Fantastyczna okazja na podwyższenie wyniku. Napastnikowi LGKS-u nie udało się jednak trafić światło bramki. To tyle, jeżeli chodzi o pierwszą połowę. Zobaczmy, co działo się w drugiej. Rosiński do Rzemły. Rzemła do Grzeszczyka. Ciasno w polu karnym Ruchu. Jeszcze jest Rzemła. Cały czas przy piłce Podlesianka. Rosiński. Piłka trafia do Rennera, który strzela i fantastycznie broni Rafał Strzelczyk, ratując Ruch przed utratą drugiej bramki, która tutaj dałaby naprawdę duży komfort gościom. A to już kolejna sytuacja. Krótko rozegrane rzuty rożne. Strzela Marcin Rosiński. Piłka jednak przeniesiona tuż nad poprzeczką. 59 minuta. Ataku gospodarza, dośrodkowanie w pole karne. Strąca to jednak Kopeć. Jeszcze tutaj jest Piotr Kwaśniewski. Próba dogrania na długi słupek, ale zbyt mocno. No i z 5 metra rozpoczynał Artur Tomanek. A to minuta 61. Matysek ładnie rozrzucił piłkę na prawą stronę do Kwaśniewskiego. Kwaśniewski, dośrodkowanie wprost do Matyska i wyrównanie w Radzionkowie w 61. minucie. Zawodnik Ruchu strzela bramkę numer 14 w tym sezonie. No, dając ogromną radość miejscowym kibicom, którzy przez cały mecz fantastycznie dopingowali swój zespół. Zgubił krycie Szymon Matysek, kompletnie nieobstawiony na 5 metrze. No i z dużym spokojem wpakował piłkę do bramki Artura Tomanka. Winiarczyk, Sebastian Kopeć, piłka na lewą stronę boiska. Mariusz Kurosz, doskonałe zachowanie naszego zawodnika, który jest faulowany. Sędzia stosuje przywilej korzyści. Jest Grzeszczyk, uderzenie na bramkę. Nie ma jednak celnego strzału. No a tutaj ewidentna żółta kartka powinna zostać pokazana Kwaśniewskiemu.
niemal rozebrał Mariusza Kurosza, ale sędzia kartonika nie wyciągnął. Ponownie Kurosz. Łukasz Winiarczyk, piłka na 16 metrów. Jarnota, uderzenie na bramkę, ale nie było mocy, żeby zaskoczyć Rafała Strzelczyka. 69 minuta, Grzeszczyk dośrodkowanie w pole karne, skacze tam Krzysztof Renner, wybijają to gospodarze, no i ucierpiał w tym starciu obrońca Podlesianki, który musiał opuścić boisko, zastąpił go Maciej Stachoń, a to już minuta 71, Rzemła w pole karne, strąca Stachoń, strąca Wacławski, jest Jacek Jarnot i 2-1 dla Podlesianki Katowice w 71 minucie tego meczu. 20 gol Jacka Jarnota w bieżącym sezonie. No i Podlesianka ponownie na prowadzeniu w Radziankowie. Świetnie zastawił się napastnik LGKS-u, no i sprytnym strzałem, może niezbyt mocnym, ale niezwykle precyzyjnym, zaskoczył Rafała Strzelczyka. Ogromna radość w ekipie gości, którzy po raz kolejny w tym meczu wychodzą na prowadzenie. 75 minuta. Ze swoją akcją wychodzi teraz Ruch Kwaśniewski. Nie minął Wacławskiego, ale Wacławski teraz niepotrzebna strata w środkowej strefie boiska. Jest tutaj Szymon Siwy, uderzenie na bramkę. Kwaśniewski wykłada do Matyńska i 2-2 w 76 minucie meczu. No szybko odpowiadają na trafienie Podlesianki i gospodarzy. Drugą bramkę w tym meczu strzela Szymon Matysek, który ładnie wykończył akcję Ruchu, nie dając szans na interwencję Arturowi Tomankowi. Niepotrzebna strata Mateusza Wacławskiego, która tak naprawdę zrodziła okazję dla Ruchu Radziąków. Oglądamy to tradycyjnie już z kilku powtórek. Duża radość w Radziąkowie, no ale gramy dalej. Kibice Ruchu domagali się kolejnej bramki, a tymczasem Sebastian Kopeć posyła piłkę na Jacka Jarnota w pole karne, który wygrywa pojedynek z Tomaszem Harmatą. I jest 3-2 dla Podlesianki. Niebywała historia w Radziąkowie. Jacek Jarnot, gol numer 21 w tym sezonie. Kapitalne zachowanie napastnika Podlesianki. Strzał tuż pod poprzeczkę. Nie dał szans na interwencję Strzelczykowi. No bardzo podobne trafienie do tego w meczu z Rozwojem Katowic. Ale to było wcześniej, się ma podobać, a nie teraz. Na prowadzenie. A tę bramkę strzeli bramkę z numerem 30, Jacek Jarnot. Minuta 81. Cidry cały czas miały nadzieję na korzystny wynik. Wybija piłkę, Kopeć, jest tutaj Siwy, który jest faulowany przez Mariusza Kurosza. No i sędzia dyktuje w tej sytuacji rzut wolny dla Ruchu Radziąków. Do piłki podchodzi Szymon Matysek. Sprytny strzał obok muru ustawionego przez Artura Tomanka. I mamy kolejny raz rezultat remisowy w spotkaniu Ruchu z Podlesianką. No fantastycznie spisywał się tego dnia Szymon Matysek, który ustrzelił tym samym hat-tricka. Zaskoczony Artur Tomanek, piłka obok muru posłana, no i trafiła ostatecznie do siatki LGKS. Minutę później Podlesianka mogła po raz kolejny błyskawicznie odpowiedzieć. Marcin Rosiński, Przemysław Rzemła. Na prawej stronie jest Nowotnik, ponownie Rzemła już w polu karnym. Rzemła na 8 metr do Jacka Jarnota, ten jednak przenosi piłkę nad poprzeczką. No znakomita okazja, aby Jacek Jarnot ustrzelił tutaj hat-tryka, chociaż powtórki pokazują, że piłka nieco podskoczyła napastnikowi Podlesianki. To już doliczony czas gry drugiej połowy, atakuje Ruch. Podlesianka, wydawało się, że wychodzi z opresji, ale ofiarnie zagrali w tej akcji gospodarze. Otwinowski, miękka piłka w pole karne. Wacławski wybija kopecie do futbolówki, dopada jednak Mikołaj Duda. Jest tutaj jeszcze Kamil Kopeć, piłka podbita przez Sebastiana Kopcia. Wpada do siatki i Cidry prowadzą z Podlesianką 4-3 w doliczonym czasie gry.
No niebywała historia, Podlesianka 3 razy prowadziła w tym meczu, ale ostatecznie w doliczonym czasie gry traci bramkę na 4-3. No i to gospodarze mieli okazję do wybuchu radości, bo to trafienie dało im zwycięstwo w spotkaniu z liderem tabeli. Podlesianka przegrywa, ale w dalszym ciągu ma wszystko w swoich rękach, mając 4 punkty przewagi nad kolejnym zespołem, czyli Spartą Katowice. Mecz ostatecznie kończy się rezultatem 4-3. No a my skupiamy się już na kolejnym spotkaniu z Orłem Miedary, który już w najbliższą sobotę przy ulicy Sołtysiej. Serdecznie zapraszamy. Koniec, drodzy Państwo, fantastyczne widowisko i fantastyczny wynik. 4-3 w Radzionku wygrywa z Podlesianką Katowice.